Dzień dobry Państwu. Po długim, długim niewidzeniu się i po wielu miesiącach bez cruisingu z Baldwinem spotykamy się znowu. Na prośby i groźby i wiele różnych informacji o tym, żeby jednak nakręcać, żeby więcej opowiadać, mówię jednoznacznie tak. Będzie więcej cruisingu z Baldwinem. Głównym problemem, właściwie nie ukrywam, było to, że nie miałem samochodów do recenzowania. No, niektórzy ludzie bali się, niektórzy nie chcieli, a niektórzy bardzo chcieli, a znowu może ja nie chciałem tych samochodów, o których mógłbym opowiadać. Dzisiaj, proszę Państwa, przedmiotem naszej opowieści, ale także przejażdżki cruisingu z Baldwinem jest ta oto Toyota Corolla. Toyota Corolla, proszę Państwa, to jeden z najsłynniejszych i najwspanialszych, nie ukrywam, modeli tej wspaniałej firmy Toyota. Toyota Corolla po raz pierwszy wychodzi w 1966 roku. Tak, proszę Państwa, prawie 50 lat temu. Ten oto model, który tutaj widzimy, to ósma generacja, zwana E11. Produkowana od 1997 roku do 2002. To przedostatnia Toyota Corolla, która w ogóle opuściła fabryki firmy Toyota. Co ciekawe, dzisiaj już tego modelu już nie znajdziemy. Toyota Corolla nie jest produkowana. Teraz zastąpiły ją jakieś Avensisy i różne inne, nie wiem, już nie będę określał, żeby nie było brzydko wypowiadane. Proszę Państwa, Toyota Corolla to ostatni wypust tego modelu. Zwróćcie uwagę Państwo na przód tego samochodu. To są reflektory już po liftingu. Poprzednie okrągłe miały podobno przywoływać w wyobrażeniu chyba konstruktorów i odbiorców oczy owada. W tym wypadku przód został zmieniony, był trochę może zbyt mocno kontrowersyjny. Ten już klasyczny po liftingu wygląda chyba troszeczkę bardziej akceptowalnie. Z tyłu te owadzie pozostałości jednak zostały. Jak przejdziemy na tył, to oczywiście zobaczymy. No ale dobrze, zerknijmy może pod maskę, co napędza Toyotę Corollę, właśnie tą E11. Zobaczmy pod maskę. Zaraz postaram się otworzyć. Tak, udało się. Proszę kamerzystę o zbliżenie. Tak, proszę Państwa, oto silnik 16-zaworowy VVTi Toyoty Corolla. Co my tutaj mamy? Czterocylindrowa jednostka, jak zaraz spojrzę na dowód rejestracyjny, o pojemności 1,4, czyli 1400 cm sześciennych, 97 kW z tego zostało wyciągnięte przy wadze 1,5 tony. Nie jest to może demon prędkości, ale autko porusza się całkiem żwawo. Co my tu mamy, proszę Państwa? Auto oczywiście posiada wspomaganie, więc na pewno jest dużo troszeczkę łatwiej kierować niż na tych klasycznych wozach, którymi ja się na co dzień poruszam. Co jeszcze zobaczymy tutaj? Nie ma rozpórki. Być może faktycznie mogłaby się przydać rozpórka między kielichami. Oprócz tego oczywiście jest to silnik toyotowski, bardzo interesujący. Nie jestem tego pewien, ale prawdopodobnie on posiada zmienne fazy rozrządu. Do tego jeszcze tak zwane ceramiczne zawory, czyli technologia już troszeczkę bardziej zaawansowana. No dobrze, pójdziemy jeszcze w dalsze części tego jakże wspaniałego wozu. Co ciekawe, nie chwaląc się, chyba jestem właściwie z architektów jednym tego, że ten samochód znalazł się w posiadaniu doktora S, który udostępnił ten samochód i no co tutaj dużo mówić, też dzisiaj incoguto, czyli incognito, sposobi ten filmik, czyli go nakręca. W jego właśnie dłoniach znajduje się kamera, która to nakręca. No dobrze, przejdźmy z boku. Z boku są bardzo trudne do dostania kołpaczki. Kołpaczki na 14-calowe koła, którą jeden został zgubiony, ale zaraz to zobaczycie Państwo, nie uprzedzajmy faktów, jak udało się go dorobić. Jest to samochód trzydrzwiowy, czyli mamy normalnie dwie wielkie furty, jak drzwi od stodoły, i z tyłu wielka klapa, która pozwala dostać się do bagażnika. Czwarty kołpaczek. Wlew paliwa otwierany jest od środka i tutaj pozostałości owadziej genezy tego samochodu, czyli te jakby przypominające troszeczkę jakąś komórkę żyjącą z środku z mitochondriami specyficznymi światła, robiące no, pewne wrażenie, mogą się podobać, mogą się nie podobać, to już jest inna sprawa. Toyota ta należy do wyposażenia
Linea Terra. Było tam kilka rozmaitych wariantów wyposażenia. To jest jeden z bardziej podstawowych wariantów wyposażenia tego samochodu. Zwraca uwagę też dosyć pojemny bagażnik. Mniej więcej wielkości tego, co mam w Felicji. Może jest troszkę chyba szerszy i nieco minimalnie chyba większy. Cała bryła jest dosyć taka jajowata, co z pewnością widać. Dobrze, udało się zamknąć, proszę Państwa, o właśnie, nawet bez wielkiego stukania. No dobrze, teraz przejdźmy jeszcze z drugiej strony. Trzeci kołpaczek, który tutaj się znajduje. I czwarty kołpaczek, który jest zaadaptowany od rowera. Ponieważ oryginalne kołpaki są dosyć trudne do dostania, zaadaptowaliśmy właśnie tutaj ten samochód. Dobrze, teraz wejdziemy do środka, ja otworzę operatorowi drzwi i zaczniemy się tym samochodem poruszać. Zobaczymy, jak on, tutaj przekazanie kluczyków następuje, jak on w ogóle funkcjonuje, jak on jeździ, czy w ogóle fajnie tym będzie się cruzować. I oczywiście przypominam, cruising z Baldwinem nie polega na tym, że będę tutaj driftował, pajacował i nie wiadomo co robił na ulicach. Polega to na tym, że przejeżdżam się powoli, nieśpiesznie, wręcz rozkoszując się jazdą, bo tylko takie samochody są interesujące, w których można się rozkoszować jazdę, a nie pałować go nie wiadomo po co i nie wiadomo na co, prawda? Dobrze, proszę bardzo, wsiadamy do środka. Proszę wsiadać. Teraz będzie też trudne zajęcie, bo trzeba też zapiąć pasy, prawda? Dobrze, ja już też wsiadam do środka. Dobra. Tak jest, wsiadam do środka. Już tutaj zaraz podsunę fotel, tak? Bardzo dobrze. Proszę Państwa, jak wygląda środek tego samochodu? Środek jest też dosyć interesujący. Ściągnę sobie czapkę. Proszę tutaj na mnie nakierować, ja będę opowiadał. Wykończenie jest jasno szare. Dosyć ciekawe. Warto sobie tam kamerę jakoś przesunąć do tyłu. Wykończenie jest jasno szare. Co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, jest tutaj komputer pokładowy. Auto z 1999 roku, może to będzie tylko przeszkadzać, pozwala sądzić, że to dosyć stary samochód. No faktycznie ma w 2015 roku już praktycznie 16 lat. No ale to nie jest zbyt dużo. Jak na samochody, którymi ja zwykłem się poruszać. Uwaga, zapalamy. Co ciekawe, tutaj świecą się kontrolki, również taka tajemnicza kontrolka ze śmigiełkiem. Podejrzewam, że to jest chyba problem z rozrządem, ale musimy to jeszcze zbadać, na ile to się uda. Ja zaraz tutaj pomogę operatorowi zapiąć pas. Tak. Trzeba sobie pomagać, szczególnie za kierownicą. Mam nadzieję, że pas nie udusi. Dobra? No dobrze. Siedzimy, sprawdzamy lusterka, sprawdzamy sobie hamulec ręczny. Wszystko jest w porządku. Nawiew już działa, auto ma bardzo sprawną klimatyzację. No właśnie, klimatyzacja, komputer pokładowy. Bardzo dużo fajnych, ciekawych schowków w różnych ciekawych miejscach. Proszę, push i tutaj się wychodzi, proszę to pokazać. Tak, wychodzi tutaj i tutaj też jest na dole trzymanko. Popielniczka sprytnie ukryta. Dużo różnych ciekawych schodków na monety. Proszę to pokazać, te schowki na monety. Tutaj, tak, tutaj też są schowki. Dużo różnych ciekawych, fajnych spraw. Zapalamy światła. Sprawdzamy wszystko, czy nic nie jedzie, czy nikogo nie potrącimy. I powoli, uwaga. I płynnie. Ale zdecydowanie włączamy się do ruchu, którego nie ma, prawda? Bo oczywiście jesteśmy na ulubionym przeze mnie miejscu do kruzowania, czyli kąpielisku północnym. Tutaj dzisiaj, 6 grudnia, nie spotkamy żywej duszy. Legniczanie nie kochają spacerów, jak widać, chyba że ci, którzy muszą, bo ich psy do tego ich zmuszą, prawda? Dobrze, jedziemy dalej, przyjedziemy się niespiesznie po mieście kawałek. Chętnie chciałbym Państwu pokazać te dzielnice, być może których jeszcze nie widzieliśmy, być może te dzielnice, które warte są też pokazania, wcale nie dlatego, że są takie ładne, piękne i nowe, ale może dlatego, że wręcz przeciwne, są niepiękne, nieładne i nie nowe. Tutaj operatora bym prosił, żeby wskazywał też miejsca, w których się będziemy poruszać, a nie tylko moją smutną mordę. Dobrze, poruszamy się do przodu bardzo powoli. Tutaj zaraz zobaczycie Państwo górkę, która jest ukochana przez instruktorów jazdy, którzy przyprowadzają, a właściwie przywodzą na nią wielu
uczniów szkół jazdy, tak, dlatego tu podjeżdżamy, podjeżdżamy pod górkę, proszę, hopa, ja nie będę się zatrzymywał, ja nie jestem na kursie prawa jazdy. Tutaj po prawej, proszę kamerzysty pokazania, po prawej jest rząd garaży, aż boję się myśleć, jakie cuda ukrywają się w tych garażach, wciąż o tym myślę i wciąż nie mogę spokojnie po prostu myśleć, kiedy przyjeżdżam koło tych garaży. Chociaż ta smętna Astra, która tutaj stoi, na pewno nie budzi nadziei, co to do jakichś wspaniałych zawartości tych garaży. Dobrze, proszę Państwa, spokojnie na biegu numer 2 poruszamy się do przodu, skręcamy teraz w prawo. Ruch jest w ogóle praktycznie żaden dzisiaj. Prawdopodobnie dlatego, że jeszcze rozleniwieni ogromnym weekendem mieszkańcy tego jakże ciekawego miasta jeszcze chyba leżą po prostu albo ze swoimi połowicami, albo z kochankami, albo wręcz samotnie podążają, prawda, w spędzanie tego nudnego jakże dnia. Uwaga, jakaś dziewoja tutaj się przekrada, nie bała się wyjść na ulicę 6 grudnia, proszę Państwa, to aż zaskakujące. To jedna z ulic, które są tutaj też rzadko odwiedzane przeze mnie, to nie jest moja dzielnica ani okolica, a żałuję, bo na pewno tutaj wiele różnych interesujących rzeczy też się dzieje. No dobrze, proszę Państwa, co jeszcze zwraca naszą uwagę, jeśli chodzi o Toyotę E11, Corolla E11? Przede wszystkim podróżuje się tym autem bardzo bezstresowo, wygodnie, proszę pokazywać większe plenery albo już nawet mnie. Proszę Państwa, podróżuje się tym autem bardzo, bardzo wygodnie. Ja jako duży i ciężki facet naprawdę dobrze się w tym samochodzie odnajduję. Co ciekawe, doktor S, który jest właścicielem tego samochodu, również, jak mniemam, jest zadowolony. Jest posiadaczem tego samochodu od jakiegoś, chyba od jakichś 4-3 miesięcy, mniej więcej w tych granicach. Samochód został nabyty we Wrocławiu. Co ciekawe, jego historia jest dosyć bogata, bo miał chyba 4 czy 5 właścicieli wcześniej. Nabyty został za kwotę 7 tysięcy złotych, co uważam jest kwotą niezbyt wygórowaną, jeśli chodzi o stan tego wozu. Proszę Państwa, samochód posiada 177 tysięcy przebiegów. W chwili zakupu miał 172 i mam wrażenie, że jest to, no tutaj dużo mówić, przebieg adekwatny, cokolwiek to znaczy, ale po prostu prawdziwy. Nie sądzę, żeby coś było kręcone, żeby po prostu był licznik przekręcany. Samochód pochodzi również z polskiej dystrybucji, czyli po prostu z polskiego salonu. To nie jest przywiezione z Niemiec. Co ciekawe, zawieszenie w tej Toyocie to jest ostatnie zawieszenie wielowahaczowe z tyłu, które Toyota w ogóle stosowała. Czym ono się charakteryzuje? Dosyć mocno skomplikowane, ale bardzo komfortowe. Tym samochodem wręcz się płynie. No co jest dosyć ciekawe, bo samochód to nie jest jakaś wielka limuzyna, to po prostu mały hatchback trzydrzwiowy, czyli właściwie można by się myśleć, że tutaj będzie się coś tłukło. Nic z tych rzeczy. Dobrze, tutaj żeśmy się już poruszali ostatnio, albo dobrze, pojadę prosto, bo tutaj się sznur samochodów zagęstnił. Samochód chętnie współpracuje z właścicielem, słucha się nogi, do tego po prostu chętnie wykonuje nasze rozkazy, polecenia. Wspaniała, jedna z ostatnich fajnych Toyot. No właśnie, około roku 2000, w mojej opinii oczywiście, subiektywnej, oczywiście mogę się mylić, Toyota coś straciła. To nie są te samochody, które nawet kiedy byłem dużo, dużo mniejszy, ja w ogóle nie marzyłem o żadnych Toyotach, o żadnych tego typu samochodach. Proszę Państwa, Skoda 105 to było moje marzenie, zresztą do dzisiaj. A te samochody, którym dzisiaj to się poruszam, to jakieś w ogóle nieopisane potwory, które gdzieś z jakichś dziwnych krain zachodniej Europy, tylko gdzieś można było je zobaczyć właśnie w jakichś katalogach albo w telewizji, broń Boże, albo usłyszeć tylko w radiu. No właśnie, usłyszeć w radiu o samochodzie to też jest wspaniała sprawa, bo co my możemy o ten temat więcej się dowiedzieć, prawda? No dobrze, proszę Państwa, samochód już pozwolił nam tutaj się ogrzać, bo no trochę zmarzliśmy, dzisiaj jest minus 1 na dworze, trochę zimniej niż rok temu, kiedy nakręcałem poprzednie części cruisingu. Na pewno Państwo to widzą, środek utrzymany jest w kolorze szarym, co mi się już oczywiście dosyć bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, dlatego, że to jest smutne, kiedy samochody w środku są wszystkie czarne, albo antracytowo czarne wręcz. To wręcz można to nazwać klasycznie smutek w kopalni cynku.
Tutaj jest, nie jest jasno, chociaż wolałbym, żeby było jaśniej, dlatego po prostu to mi się podoba. No dobrze, będziemy wracać na osiedle. Tam jeszcze chciałbym Państwu pokazać kilka ciekawych miejsc. Tutaj się przejeżdżamy ulicą, prawdopodobnie to jest ulica, właśnie nie wiem jaka to jest ulica, nie pamiętam. Na pewno jesteśmy w Legnicy, a właściwie wyjeżdżamy, aha, i tu jest kierunek na obwodnicę. No dobrze, w takim razie zrobimy w ten sposób. Przejedziemy się obwodnicą kawałek, później wrócimy na ulicę Bydgoską i pojedziemy sobie tak zwanymi kanałami na osiedle. Nie wiem, czy dobrze pojechałem, ale to nieważne. Najwspanialsze, proszę Państwa, jeszcze w cruisingu z Baldwinem jest też to, że właściwie nigdzie nam się nie spieszy. Traktujemy to jako swego rodzaju wycieczkę, jako swego rodzaju po prostu przejażdżkę też. Tak, nie ukrywam, przejażdżkę, po prostu, żeby radośnie spędzić ten właściwie no, taki smutny, beznadziejny dzień. Wyrwać się też z domu. Doktor S, który tutaj dzielnie mi sekunduje w nagrywaniu i właściwie się nic jeszcze nie odezwał, o co ciekawe, zwróćcie Państwo na to. Mamy tutaj w odróżnieniu od poprzedniego mojego kamerzysty, który już nie współpracuje ze mną, czyli Marek. Doktor S jest wręcz incognito, zachowuje się, bo w ogóle nie słyszymy żadnych jego tutaj komentarzy z off. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym samochodzie? Proszę Państwa, uwaga, teraz dochodzi do pewnego rodzaju najszybszej trakcji w trakcie cruisingu z Baldwinem. Proszę Państwa, jesteśmy na obwodnicy Legnicy. Tutaj teoretycznie mogę poruszać się z prędkością 90. Taka prędkość jest dla mnie stosunkowo obrzydliwa. Jest trochę nawet za szybko, jest nudno i po prostu jadę za szybko. Teraz jadę z prędkością 70 km na godzinę, co i tak jest bardzo, bardzo szybko jak na cruising z Baldwinem. No i właściwie nie będę poruszał się szybciej. Mimo wszystkich wrednych oczu volkswagenowatych z tyłu, którzy patrzą na mnie i prawdopodobnie chcieliby, żebym jechał nieco szybciej. Przyspieszę troszeczkę do 80, ale nie będę przyspieszał mocniej, bo uważam, proszę Państwa, że szybka jazda jest dla frajerów. Szybko jeżdżą cipy, pizdusie i inne tego typu artyści. Po prostu cieszmy się jazdą. Ja mam wrażenie, że ten, kto jedzie szybko, on nienawidzi swojego samochodu, że chciałby go jak najszybciej opuścić i wyjść i, nie wiem, robić coś w domu. Dlatego, proszę Państwa, jedźmy wolniej, bierzcie przykład ze mnie, jestem wspaniałym przykładem tego, że można jeździć wolno i można przeżyć, bo niektórzy twierdzą, że może nie. Tak, proszę Państwa, to 10 km mniej czy inne tego typu zalecenia nie są naprawdę głupie i to wszystko czemuś służy. Prędkość naprawdę, naprawdę zabija. Dlatego zawsze zachęcam, żeby jeździć samochodami wolnymi, samochodami o niskich mocach. 60 koni czy kilowatów do miasta w zupełności wystarczy. No to są moje oczywiście prywatne dyrdymały. Jeżeli ktoś ma ochotę jeździć sobie jak chce, proszę bardzo. Oczywiście tylko pamiętajcie o tym, że macie rodziny i będzie pewnie smutno i ciężko, jak coś Wam się stanie. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, jadę 70 km na godzinę, jestem wyprzedzany przez wszystkich. Tak, proszę Państwa, nawet tutaj zaraz Astra, zaraz inne samochody, ale ja także dojadę do celu. Pamiętajmy o tym, że właśnie, jadąc wolno, także dojedziesz do celu, ale może mniej się zdenerwuje, może nie zdenerwujesz, może więcej zobaczysz do tego, co dookoła się dzieje. No właśnie. I to jest właśnie wspaniała sprawa z tym, że można się po prostu przejechać. Samochód jest niezwykle cichy. No właśnie. To charakterystyczne i ciekawe. Właśnie, proszę Państwa, w samochodzie jest dosyć cicho. Co prawda zużycie paliwa nie jest takie jak w moich Skodach, bo troszeczkę więcej. Mam wrażenie, że w mieście około dychy to chapnie, a na trasie na pewno troszeczkę mniej, ale benzyna staniała, chociaż jak się dowiedziałem kilka dni temu, proszę Państwa, nie ma się z czego cieszyć. Rząd polski wprowadził tak zwaną opłatę zapasową, czyli taki dodatkowy podatek, który ma spowodować, żeby dopływ pieniędzy do budżetu się nie zmniejszył. Nie mówiłem nic o kolorze, ale oczywiście jesteśmy w telewizji i w filmie kolorowym, więc będzie też na kolor widać. To jest specyficzny kolor błękitny, niebieski, właściwie taki navy. Bardzo się doktorowi S spodobał, więc to też był jeden z czynników zakupu tego samochodu. Dlaczego zdecydowałem się, bo ja byłem też jednym z czynników tutaj współzakupowych na Toyota. Proszę Państwa, właśnie te stare Toyoty,
te Toyoty tak do 2000 roku, to samochody, które jeszcze w zasadzie ufam, bo późniejsze to już jest, znaczy ten samochód to oczywiście i tak już jest.